Dziś rozpoczęła się rywalizacja w 67. rajdzie Wisły. Na starcie siódmej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski można było zobaczyć trzech pretendentów do tytułu. Szweda Toma Christensona w Hyundai i20R5, aktualnego lidera klasyfikacji Mistrzostw Polski, a także jadących z Kodą Fabią Rally to Evo Grzegorza Grzyba, dwukrotnego mistrza Polski, czy Kacpra Wróblewskiego, zawodnika Orlen Team. Nie zabrakło też ustrońskich braci Szejów, zajmujących 10. miejsce w generalce. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Zmagania będą toczyć się na 10 odcinkach specjalnych o łącznej długości blisko 300 km. Rozpoczęto je dziś w Dobce, a zakończenie zaplanowane zostało na jutro w Istebnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.